przy okazji listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski przed meczami z Andorą i z Węgrami. Odwiedzamy słoneczną, jeszcze bardzo ciepłą Katalonię, jakże piękną, a w Katalonii Gerard Badia. Dzień dobry, Gerard. Dzień dobry. Buenas tardes. Dziękujemy, że nas tutaj zaprosiłeś do siebie, do Katalonii. Co prawda od Girony, gdzie reprezentacja Polski będzie miała zgrupowanie, jest tutaj parę kilometrów, ale nie mogliśmy nie skorzystać z tej okazji, żeby cię odwiedzić, do ciebie przyjechać, żeby zapytać, co u ciebie słychać. Dzień dobry jeszcze raz. No, dziękuję, że myśleliście jeszcze o mnie, bo myślałem, że już zapomnieliście, ale nie, jak przyjedziecie tutaj do Katalonii, miło jest z wami się spotkać tutaj na moje miasteczko. I tutaj, wiesz, dobrze się żyje. No, jak widać. Tak, teraz pracuję z rodziną, trenuję bardziej sam teraz, bo miałem taki mały problem ze zdrowiem i nie trenuję z drużyną, ale na razie wszystko jest dobrze. No właśnie, dwie rzeczy. Po pierwsze, był u ciebie całkiem niedawno Canal Plus, oglądaliśmy fajny materiał Pawła Grabowskiego i on odwiedził cię w Horta de San Joan. My teraz nie jesteśmy w tej miejscowości. Opowiedz, gdzie teraz się znajdujemy. My teraz jesteśmy w Delta del Ebro, miasto się nazywa Lampolla i to jest tam, gdzie moja żona mieszkała. Poznałem jej i tutaj no, zostałem. No. To jest miejsce, które no, jesteśmy na plaży, jak ci powiedziałem, jeden miejsce, które się robi jeden od najlepszych ryż na świecie, tutaj bardzo blisko. Tam Horta, tam gdzie było Canal Plus, to jest w górę, to jest tam, gdzie moja rodzina się urodziła. Ale ja mieszkam na codziennie tutaj. No i druga sprawa, powiedziałeś, że nie grasz już piłkę. Kiedy ten materiał Canal Plus wspomniany się ukazywał, ty zaczynałeś treningi tutaj w lokalnym klubie, no bo przecież jesteś w takim wieku, że jeszcze nie jeden piłkarz spokojnie mógłby parę lat pograć. Ty postanowiłeś też jeszcze pograć, nawet na takim poziomie półamatorskim, a teraz mówisz, że jednak w piłkę już nie grasz. Co się stało? Na razie nie gram, bo miesiąc temu byłem na trening i nagle spadłem na ziemi. Chciałem wstać i znowu spadłem. Głowa zaczyna mi się kręcić i no, nie mogłem robić krok. Dzwoniliśmy do karetka, poszedł po mnie. Skończyłem w szpitalu i się okazało, że mam dyskopatia. Mam problem z dysk w kręgosłup. Naciskają mi nerw i ja pamiętam, jak grałem w Piastach Gliwice, kilka razy dostałem bardzo mocne uderzenia w plecy i jak się ruszyło moje kręgosłup, naciskało mi ten nerw i no, straciłem czuć w rękach, straciłem czuć w bark, a tam w Gliwice dobrze miałem, że codziennie pracowałem z fizjoterapeutą. No, codziennie fizjoterapeuta, treningi i nie przeszkadzało mi za bardzo. Tutaj amatorski klub, nie mamy w ogóle, no, jest jeden fizjoterapeuta, ale przyjeżdżę raz na jakiś czas i dostałem kilka mocnych uderzeń i teraz doktor mi mówił, że muszę robić taka no, przerwa. Więc przerwa na razie w karierze, a wiem, że rozmawiałeś z Gimnastikiem Tarragona, bo to jest chyba takie największe tutaj miasto w okolicy i największy klub, no, przynajmniej z polskiej perspektywy, gdzieś ta nazwa jeszcze nam coś mówi, ale ostatecznie tam nie trafiłeś. Nie trafiłem, spróbowałem. Myślę, że jakoś, żeby grać w ten klub mam. Ale wiesz, ciężko jest, możesz grać w Polsce w ekstraklasa, to jest tak jak w Hiszpanii, Primera División, a nagle chcesz grać w trzecia liga, bo to jest trzecia liga na Stick Tarragona, a oni od razu ci powiem, że nie. Wiem też, że w środku w klubie był jedna osoba, która rozmawiał nie za bardzo dobrze o moja osoba. Mówiła, że ja tam w Gliwicy, że w ogóle nie trenowałem, że już jestem stary, 32 lata. Stary, nie wiem, ja myślę, że no Robert Lewandowski skończy zaraz 32 lata. No. Chyba skończył nawet. No i nie wiem, nie jest łatwo trafić na takie kluby, no ale ja byłem bardzo, od razu jak oni mówili, że no nie jesteśmy pewni, ja po prostu pierwsze co mówiłem do tego klubu, mówiłem, że dla mnie nie ważne pieniądze, jak chcę grać z wami, bo myślę, że jestem dobry piłkarz. Z pieniędzy będziemy się dogadywać, bo chcę zarabiać więcej pieniędzy, zostaję w Polsce. Ale a mogłeś zostać w Polsce? Miałeś oferty spoza Piasta? Wiesz co, ja
moja sytuacja w Polsce jest bardzo... Czy chciałeś już wrócić do Hiszpanii? Ja chciałem wrócić już do Hiszpanii. Jakbym zostać w Polsce, bym zostać w Piasta Gliwicy. Bo ja nie wyobrażam sobie mieszkać albo żyć w innym kraju, oprócz Hiszpania i nie grać w Piasta Gliwicy. Ja nie... Poza Hiszpanią ja tylko chcę grać Piasta Gliwicy. Mogłem dostać jakieś oferty, dostałem ofertę z India, więcej pieniędzy, ale ja albo Piasta, albo w domu i jestem w domu. Wiesz co, nie jeden piłkarz czeka całą karierę na ofertę z Indii, a ty tutaj tak odrzuciłeś, to naprawdę. Nie, odrzuciłem, bo... Igor Angulo chyba tam cały czas strzela. Tak, on tam jest, jeszcze jest Hernandez, pamiętasz, tak. Z Krakowi, tak. On tam dalej jest. Dobra, moja sytuacja może jest inna niż reszta zawodników, bo ja jestem tutaj, bo mam pracę i mam dobra praca, jest biznes z rodziną, jest biznes, który dobrze jeździ. No właśnie, ale powiedz mi o tym biznesie, bo to nie jest takie oczywiste, że piłkarz gdzieś po zakończeniu powiedzmy tej kariery zawodowej na najwyższym poziomie zajmuje się taką pracą jak zwykły szary kowalski obywatel. Nam się ludziom, którzy nie są piłkarzami, wydaje się, że koniec kariery, no to co? Drinki, polemka, plaża i nic więcej. I tylko, wiesz, mieszkania i fundusze. No. A ty jednak postanowiłeś wrócić do rodzinnego biznesu. Nie, bo w Piaście... Taka praca, wiesz, bo piszę do ciebie na WhatsApp, a ty mówisz, no dzisiaj jestem w pracy, do 16, wiesz. Praca od rana do wieczora, taka zupełnie normalna, 8 godzin, to jest... Prawda jest taka, że jak zaczynałem pracować, myślałem, kurczę, za tydzień wracam do Gliwic. Ale nagle, nie wiem, adaptowałem się dobrze w pracy, bo prawda jest, że w 9 rano jestem w pracy do 13 i na godzinę 15 znowu zaczynam do oficjalnie do 19, ale czasami... Aha, no bo u was jest 30. Ale czasami skończymy 20, 20:30, bo ja pracuję dla rodziny, no i nie patrzysz na zegarek. Nie wiem, wczoraj na przykład sobota, całe popołudnie byłem w pracy, z mój też, bo musiałem tam ogarnąć kilka rzeczy. Też trzeba słuchać. No, i też jest dobrze, bo ja mam bardzo dobry kontakt z mój też. Co ty robisz w tej pracy? Ja robię wszystko, jestem, teraz się uczę tam w WCA komputera, nie wiem, z fakturami, rozmawiać z klientami. Jak trzeba zmieniać oponę, zmieniam bez problemu. Moje życie jest naprawdę jest troszkę szalona, bo teraz jestem tutaj z wami. Na przykład dwa tygodnie temu byłem na Camp Nou z Canal Plus. Rozmawiałem, komentowałem mecz, a w drugi dzień do pracy. Ja byłem w pracy i zmieniałem oponę. Ale więc życie trzeba robić, umieć robić troszkę wszystko. Życie jest bardzo długa. W Piasta zarabiałem bardzo dobrze, bo prawda jest taka, że zarabiałem bardzo dobrze, zarabiam więcej niż teraz, ale piłkarzem możesz być do ile? Do 34-35 lat, a potem co? Ja nie mam tyle pieniędzy w banku, żeby skończyć karierę i drineczka na plaży. No okej, 5-6 lat po karierze mogę tak robić, ale za 10 lat, jak moje dzieci będą chcieli chodzić do studia, jak moje dzieci chcą, nie wiem, będą chcieli kupić jakiś dom, Robert Lewandowski mogę to robić i będzie to robić, bo myślę, że w jego banku no to pieniędzy troszeczkę ma. Ale w moja sytuacja nie wiem, nie. I nie wiem, w Gliwicy byłem mega zadowolony. Ale tutaj nie wiem, mam moje znajome, mam moja rodzina i nie, no pogoda. Też jest nie najgorzej. Wiesz, no właśnie, ale Gliwice. Gdzieś ostatnio wyczytałem, że może miałbyś jakoś współpracować z Piastem? Chciałbyś docelowo coś robić przy piłce? Ja bardziej chcę pomagać niż pracować. Jak Piast będzie potrzebował... Ale w jaki sposób? Nie wystawiasz faktury. Nie. Sytuacja jest taka. Piast Gliwice potrzebuje jakiś zawodnik w Hiszpanii. My mówimy, Gerard, dobra, potrzebujemy numer 8 albo pomocnik. Możesz szukać jakiś dobry zawodnik, no to ja bez problemu mam dużo kontaktów tutaj w Hiszpanii, znam dużo ludzi, które pracują w piłkę nożną, znam menadżerów, znam trenerów, znam zawodników, no to pomagam Piasta. Jak będziesz znalazł jakiś fajny, dobry zawodnik, no to dzwonię do Bogdan, do dyrektora sportowego, bo mam bardzo dobry kontakt z nim i powiem, słuchaj, jest ten zawodnik, sprawdzaj. I jak Bogdan będzie zadowolony, jak
Fornalik będzie zadowolony, no to wtedy, no to będziemy działać dalej. No tak. Dla mnie jest tak, że ja rozmawiam po polsku. Są dużo zawodników z Hiszpanii, którzy chcą grać w Ekstraklasie. I problem jest tak, że manager od tego zawodnika nie mówi po hiszpańsku, nie mówi po polsku. Zawodnik oczywiście też nie mówi po polsku. I muszą rozmawiać między klub i ten zawodnik i manager. Jest zawsze jest jedna osoba, nazywa się Radek, który mówi po polsku i troszkę po hiszpańsku. I ta osoba jest tak między jedna strona i druga i pomaga, żeby troszkę zarabiać jakieś pieniędzy. No to ja nie wiem, ja to mogę zrobić. Jestem pewny, że ten zawodnik, który gra w Hiszpanii, ten Hiszpan będzie ufał bardziej Gerard Badia niż ten Radek, który w ogóle nie zna. To prawda. No dobrze, Piast Gliwice wspomniałeś. Waldemar Fornalik, czyli już taki trochę gliwicki Alex Ferguson. No. Kolejny niezły sezon, ale rozmawiamy w tym momencie świeżo po zaskakującej porażce z Wartą Poznań, która się w końcu przełamała, w końcu strzeliła gola w ogóle. I tak patrząc na ten sezon, no mówiłeś zanim zaczęliśmy nagranie, że oglądałeś ten mecz od początku do końca, więc podejrzewam, że śledzisz to, co się dzieje cały czas w Piaście. Jakby teraz Bogdan do ciebie zadzwonił i zapytał, Gerard, kogo potrzeba? Czy ósemki, czy dziewiątki, twoim zdaniem? Czy dziesiątki? Oczywiście. Potrzebujesz tam, mi się wydaje, jakiś kreatywny zawodnik, bo w Piasta zawsze było ten temat, no, że potrzebujemy napastnika, bo od kiedy grałem w Piasta co sezon, od strony kibiców, no potrzebujemy napastnik. Mimo to, jak był Świerczok, zaczynaliśmy pierwsze 8 kolejki, mieliśmy ile, 2 punkty, 3 punkty. Tak, a napastnik i, no, i napastnik był. I potrzebujemy napastnik. I potem zaczynał strzelać Świerczok i temat się skończył. Tak jak wczoraj oglądałem mecz, oczywiście, no może brakuje albo potrzebują jakiś kreatywny zawodnik do przodu. Są zawodników. Wierzę bardzo o pracę Waldemar Fornalik, bo byłem z nim dużo. No, i coś tam wygrał. No i coś tam wygrał. I trzeba ufać trenera, trzeba ufać zawodników, ale zawsze jakiś dobry, nowy zawodnik. No, może dobrze, żeby trafić teraz do Piasta. A powiedz, z kim jesteś w kontakcie? Z piłkarzy Piasta? No jestem... Albo z piłkarzy z Ekstraklasy, bo przecież na przykład wiadomo, że twój dobry przyjaciel gra teraz w Lechu Poznań choćby. No tak, ja jestem z kontaktem z Murawskiej, jestem z kontaktem z Tom Hatley, rozmawiamy. Jestem w kontakcie też, muszę zadzwonić do Fornalik, do trenera, bo dzwonił do mnie, nie mogłem odebrać i nie zapomniałem. Nie jestem za bardzo dobry z tym temat i muszę do niego zadzwonić. Ja mam bardzo dobry kontakt z Imazem, pisaliśmy ostatnio, z Czerwiński, jak oni byli, pamiętam, na jakiejś kolacja, cała drużyna, no to oni potem mi wysłali jakieś wideo. Nie wiem, jedna strona jest bardzo miłe, że tak robią, ale w drugiej stronie no to boli mi, bo jak się wyczytałem, no na takiej imprezie, no. No tak. No, ale mam bardzo dobry kontakt z wszyscy. Z trener motoryczny Piasta Gliwice też dużo rozmawiamy. Z dziedzinnik Piasta, Karol Młot też. Mamy kontakt z dużo ludzi. No dobra, teraz takie pytanie może trochę tricky, jak to mówią Anglicy. No bo Legia w dużym kryzysie. Kto będzie mistrzem Polski, twoim zdaniem? No wygląda, że Lech Poznań jest bardzo mocny ten sezon. Legia... Nie wiem, co się dzieje z Legią ten sezon, bo naprawdę, nie wiem, czy skupili się za bardzo z tym pucharami, ale puchary będą się, zaraz się skończą. I w lidze już no, na razie mają... się zanosi, że w przyszłym sezonie pucharów nie będzie w Warszawie. Ciężko, ale Legia to zawsze Legia i sezon jest bardzo długa. Zobaczymy teraz, jak ci złapą może jakieś 2, 3, 4 mecze bez porażki, no i powoli będą tam... To musi jedno zwycięstwo i czasami no, pójdzie, dokładnie, nie? Patrz, nasz ostatni sezon. 8 kolejki mieliśmy 2 punkty. Ostatnia kolejka, gdyby wygraliśmy ten mecz, miałbym grać ten konferenc puchary. No.
Żerard, słońce nam tutaj powoli zachodzi, dlatego będziemy już zmierzać ku końcowi, no ale korzystając z tego pięknego miejsca, gdzie jesteśmy, to jeszcze parę nawiązań do właśnie tego, co się będzie działo w okolicy. Po pierwsze, nagrywamy to w niedzielę, jutro o 13 jest konferencja nowego trenera FC Barcelona. Mówiłeś, że byłeś niedawno na Camp Nou, oglądałeś El Clasico z bliska. Xavi ugasi to, co się dzieje w Barcelonie, ten pożar. No teraz znowu 3-0 prowadzili z Celtą Vigo i 3-3 się skończyło. Nie wiem, czy ugasi to... Barcelona trochę jak Legia w tym sezonie. No, ciężki moment dla klubu, dla zawodników, bo teraz oglądam mecze w Barcelonie i widać na zawodników Barcelona, że psychicznie są bardzo, bardzo zmęczone. Widziałem ostatnie mecz, jak się skończył, jak strzelał Iago Aspas na 3-3. De Jong był na ziemi i mówi po hiszpańsku, como puede ser, no, otro partido, no, jak to jest możliwe, kolejny mecz, takie sytuacje. Z kwestia Xavi, kibice Barcelona, jestem pewny, że będą cierpliwi. To, że wszyscy wiemy, że potrzebuje czas. To nie jest tak, że zaraz jest Xavi i od jutra Barcelona będzie grał fantastycznie, będzie wygrywał wszystkie mecze. Potrzebuje czas, kibice bardzo zadowolone. Są zadowolone, bo on zawsze mówi, że ADN Barcelona nie się negocjuje. Forma, która gra Barcelona, nie negocjuje się. Barcelona będzie musiał grać z piłką. I jestem pewny, że Barcelona będzie grał dobrze. Czy będą wygrywać, czy nie, to zobaczymy, bo to jest ten piękny sport. Piłka zawsze nie wygrywa ten, który gra lepiej. No. No tak. No i ostatni wątek, bo mówiłem o tej konferencji Xaviego. No my niestety się na nią nie wybierzemy na Camp Nou, bo my będziemy pod Gironą w hotelu, bo jutro zaczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski. Tradycyjnie otworzy je konferencja Paulo Sousy. Pewnie Paulo Sousa znowu się będzie denerwował, że słyszy znowu pytania, czemu on nie przyjeżdża na Ekstraklasę, bo polscy dziennikarze co miesiąc go pytają, dlaczego on siedzi w Portugalii, a nie przyjeżdża na Ekstraklasę. No ale teraz będzie miał wytłumaczenie, bo miał pozytywny wynik testu na koronawirusa, musiał zaliczyć kwarantannę w Portugalii. Jak ci się podoba jego praca z reprezentacją Polski? To, że nie ogląda w mecze Ekstraklasa, no to fajne. To, że nie ogląda na stadionie, no, to nie jest stadionie. Powiedziane, że nie ogląda w domu. Okej, okay, ale inaczej się ogląda mecze na telewizji niż na żywo. Myślę, że jak jesteś reprezentant jakiś, jesteś trenerem do kraju, no to musisz oglądać mecze na wszystkie tylko stadionie. Zobacz, on nie powołał teraz na listopad nikogo z Ekstraklasy. Ale dobra, ale nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował jeden zawodnik w Ekstraklasie. I to jest taki, nie wiem, nie brak szacunku, ale nie wiem, musisz szanować zawodników w Ekstraklasie też, bo nie wiem, jestem pewny, że tam w Portugalii fajnie się żyje, no, bo pogoda jest troszkę lepsza niż w Polsce, ale nie wiem, jest jeden kraj, który ci płaci, jeden kraj, który, nie wiem, reprezentuje i trzeba, no tak, troszeczkę. Tylko wiesz, on tłumaczy, że jeździ też na ligi zagraniczne, musi też pojechać do Szczęsnego, do Krychowiaka, do Zielińskiego, do Lewandowskiego albo do Metikasza. Myślę, że jest czas na wszystko. Okej, okay. A sportowo? Oglądasz, czy nie masz, czasu? Mało oglądałem, szczerze ci mówię, mało oglądałem reprezentacja Polski. No ale z Andorą musimy wygrać, umówmy się. No musicie, bo no Andora, no... Jak remisują, no to już... No nie, no, się bijemy o baraże. To zwycięstwo w Andorze da nam drugie miejsce już na 100% pewne i wtedy mamy baraże marcowe. Nie możesz porównać jedna kadra i w druga. No, w Andorze to jest bardzo mały kraj. Są zawodników, które grają na bardzo niskie ligi i Polska jest oczywiście faworytem. Złota piłka? Lewandowski. Tyle, Żerard Badia. Dziękujemy za zaproszenie w rodzinne strony. Piękna, piękna i słoneczna i ciepła Katalonia. Dzięki, Żerard. Muchas gracias. Ja wam dziękuję. Muchas gracias.